Jeśli wytrenowaliście sobie już salto proste do tyłu i salto kuczne, możemy sobie połączyć te techniki w jeden ruch, czyli wyczekane salto do tyłu. To salto nazywa się Stahl Jesus Flip, jest dużo na to nazw, a wygląda w ten sposób. Przede wszystkim to, co musimy sobie zrobić, to skupić się na dobrej technice wyjścia do salta do tyłu. Samo salto pokażę Wam w kolejnych tutorialach, jak trochę bardziej ręka mi się podleczy, tak żebym mógł pokazać dobrze asekurację. Jeśli chodzi o Stahla, wygląda on następująco. To, co my chcemy zrobić, to przede wszystkim nie wchodzić głową od razu w rotację, co oczywiście jest niepoprawne, tylko dać nogą poprowadzić nasz ruch, a klatką piersiową i rękoma jak najdłużej wychodzić do góry, przytrzymując pozycję, gdzie cały czas się patrzę na ścianę. Żeby sobie to zrobić, to po prostu na początku zaczniemy sobie łapać powoli salto do tyłu z dobrej techniki. Dobrą techniką w salcie do tyłu jest to, że kiedy zaczynamy sobie, to oczywiście też działa tak samo na ziemi, że kiedy zaczynamy sobie ruch, to na samym początku nasze dłonie klata mają wyjść jak najwyżej do góry, a my mamy sobie przytrzymać ten skok. Czyli robimy coś takiego. Na razie zwyczajny wyskok do góry. Staję sobie, patrzę się przed siebie, zabieram ręce do tyłu i postaram się złapać jak najwyżej góry. Jak najwięcej góry. Tutaj to, co nam nabiera wysokości, to wyciągnięcie klatki do góry i naszych rąk i przytrzymanie spiętej takiej pozycji. Potem to, co nam rotuje naszą rotację saltową, to nasze nogi. Czyli od razu, jak się nimi wybijemy, to tym łapiemy sobie górę, a to od razu nam ciągnie w rotację saltową przez głowę. Jak więc będziemy sobie wychodzić z Stahla, to na początku zrobimy sobie to z zwykłego salta do tyłu. Tylko że zamiast robić zwykłe kuczne, postaramy się trochę bardziej wyciągać klatkę do góry i trochę dłużej patrzeć się przed siebie. Jak złapiecie sobie takie wyjście, to co chcemy zrobić, to trochę dłużej przytrzymać nasze proste nogi w rotacji. Jak złapiecie na razie samo takie otwarcie i potem zamkniecie się w salto, od razu łatwiej będzie Wam złapać tę rotację Stahla. To na czym po prostu musimy popracować, to samo czekanie z tym wejściem. Więc wchodzimy sobie dosłownie w ten sam sposób, ale zamiast na chwilę się otwierać, próbujemy przytrzymać to otwarcie jeszcze dłużej. Tak naprawdę to, co chcemy zrobić, to jak najwyżej łapać sobie wysokość naszą klatką piersiową, naszymi rękoma pomóc sobie wyciągnąć cały ruch, przytrzymując oczywiście spięte ciało i jak najdłużej patrzeć się tam. Też to, co pomaga nam przytrzymać tą rotację, to, że jak sobie delikatnie tą głowę wyciągniemy do przodu przy wyskoku. To pozwoli nam jeszcze bardziej zablokować ten ruch, wyczekać go aż do najwyższego punktu i dopiero w najwyższym punkcie składać się w grupę jak do salta do tyłu. To tyle, jeśli chodzi o Stahla. Powodzenia w nauce.